Cześć, ja jestem Anton i mam dzisiaj dla Was bardzo krótki poradnik, w którym pokażę Wam, jak na komputerze otworzyć dwa naraz okna RAID. Po to na przykład, żeby grać równocześnie na swoim głównym koncie i na koncie Free to Play, albo do robienia referali. I nie mam tu na myśli korzystania z BlueStack ani innych wirtualnych maszyn. Trik jest bardzo prosty i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Po pierwsze, uruchamiamy normalnie Plarium Play i RAID. Ponieważ uruchamiamy RAID w systemie Windows, można korzystać też z RSL Helpera. Następnie otwieramy menedżera zadań Windows i przechodzimy do zakładki Procesy. Tam musimy zakończyć wszystkie procesy, które znajdują się w grupie Plarium Play. Upewniamy się następnie, czy nie są w tle uruchomione żadne procesy z Plarium w nazwie. I jeśli nie znaleźliśmy żadnego, możemy ponownie uruchomić Plarium Play. Teraz przelogowujemy się na drugie konto, z którego chcemy korzystać razem z pierwszym. I możemy uruchomić drugie okno RAID. Jak widzimy, nie ma problemu, dwa okna działają obok siebie. Sprawdźmy jeszcze, z którym oknem będzie współpracował RSL Helper. I jak widzimy, RSL Helper zachował link do pierwszego oryginalnego okna. Także jeśli chcecie zautomatyzować czynności za pomocą RSL Helpera, uruchomcie to konto jako pierwsze. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!